Żeby dojść do takiego pułapu, potrzebujesz czasu. Żeby jednak osiągnąć taki pułap, musisz się w jakiś sposób pokazać. I tutaj punkt pierwszy. Zacznij od strony internetowej. Strona internetowa to jest absolutny most wanted dzisiaj w dzisiejszych działaniach marketingowych. I sugerowałbym Ci, abyś przeliczył swój budżet reklamowy, czy aby na pewno chcesz robić dużą stronę internetową, mega wypasioną, z indywidualnym projektem graficznym itd., itd. Przychodzi do nas wiele młodych firm, które życzą sobie niesamowite rzeczy na stronach internetowych. Potem wydadzą kilkanaście tysięcy złotych na stworzenie tej strony i okazuje się, że nie mają jej komu pokazać, bo kasa się skończyła. Bo wydawało im się, że będzie jak z wizytówką. Wizytówka, która jest w kieszeni, w marynarce, nikomu nie pokazana, nie zrobi dla nas żadnego kontaktu. Tak samo strona internetowa. Jeżeli nie pokażemy jej nikomu, to nikt nie będzie wiedział, że świadczymy takie usługi. Więc najlepsza strona internetowa, niereklamowana, nie da nam żadnych efektów biznesowych. Dlatego sugerowałbym Ci zacząć od bardzo taniej strony internetowej. Prostej, kilka zakładek, opis oferty, czym się zajmujesz. Koniecznie zadbaj o zdjęcia, tylko żeby to nie były zdjęcia z fotoli, z jakiegoś innego sztoka, tylko to mają być Twoje zdjęcia, bo to Ty jesteś ekspertem. Naprawdę męczące jest to dla klientów, kiedy oglądają kolejną stronę internetową i widzą tą samą modelkę, tylko w innej pozie, w innym ubraniu. To nie wzbudza żadnego zaufania, a to Ty masz wzbudzać zaufanie, to Tobie ludzie mają ufać. To Ty kreujesz swoją pozycję ekspercką, to Ty bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje życie i pełną odpowiedzialność za usługi, które gwarantujesz swoim potencjalnym klientom. Kiedy będziesz miał już tą stronę internetową, zadbaj o dobre treści. I tutaj z tymi treściami jest zazwyczaj spory problem, dlatego że jako właściciele firm chcemy powiedzieć i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to. I jeszcze to. I później robi nam się elaborat. Mega dużo treści. A internauta, który wchodzi na tą stronę, patrzy na nagłówek. Zazwyczaj jest to po prostu nazwa usługi. Pierwszy podstawowy błąd. Później jest trochę tekstu w kilku akapitach, który czyta się pierwsza, druga linijka. Ewentualnie jakiś nagłówek, który między kolejnymi akapitami się pojawia. Generalnie całego środka tego tekstu ludziom się czytać po prostu nie chce. Szkoda mi to czasu. Dlatego powinieneś przygotować treści w taki sposób, żeby one były angażujące. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, nie potrafisz zrobić sobie strony internetowej takiej prostej, czy nawet bardziej zaawansowanej, jeżeli będziesz chciał w przyszłości. Tak, ale zaczynamy od tych prostych. Możesz się do nas zgłosić, chętnie Ci w tym pomożemy. Jeżeli będziesz chciał wsparcia copywritera, oczywiście też jesteśmy do Twojej dyspozycji. Natomiast to tak przy okazji. To, co najważniejsze, to to, żebyś zrobił sobie tą stronę internetową, czy to z nami, czy samodzielnie, i pokazał ją ludziom. Jak więc ją pokazać ludziom, żeby było to niskokosztowo, a jednocześnie dawało dobre rezultaty? Sugerowałbym Ci zacząć od Facebooka. Niesamowita nowość. Pewnie się nie spodziewałeś. Oczywiście na Facebooku masz dużo możliwości targetowania reklamy na potencjalnych odbiorców i tutaj sugerowałbym Ci zawęzić mocno grupę odbiorców. Nic nie da Ci reklama, jeżeli zaznaczysz, nie wiem, będziesz chciał ustawić 10 zł dziennie, sugeruję chociaż te 10 zł dziennie na reklamę wydawać, żeby cały czas się pokazywać, ale jeżeli wydasz 10 zł dziennie na reklamę, która będzie skierowana do 100 tysięcy ludzi, to zajmie Ci kilkadziesiąt miesięcy, żeby w ogóle z tych kilkuset tysięcy ludzi chociaż raz oni zobaczyli tą reklamę. Bo w tym budżecie po prostu się nie da dotrzeć do wszystkich. Jeżeli chcesz, żeby ta reklama była skuteczna, musisz zadbać o to, żeby była grupa odbiorców mała, a ilość wyświetleń na tą grupę odbiorców bardzo szeroka, bardzo duża. Im większy budżet, oczywiście tym jest łatwiej, natomiast no wiadomo, że jak się zaczyna, no to nawet ten budżet przekona do Ciebie 3-4 klientów i się zwróci, to już będzie całkiem przyzwoicie. Oczywiście mówię o pierwszych tygodniach, miesiącach, tak? Później wiadomo, że to ma się rozwijać. Zacznij prowadzić regularnie swojego Facebooka, a kiedy już będziesz mieć sporo pracy, to skup się na tym, żeby wykonywać swoją pracę, usługi, które faktycznie klientom oferujesz, a działania marketingowe zleć albo w outsourcing, albo zatrudnij sobie tylko kogoś. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaczniesz samodzielnie wszystko naraz i to, i to, i to, i to,
to nawet jak będziesz najlepiej zorganizowaną osobą, po najlepszych kursach coachingowych, najlepszych szkoleniach z zarządzania sobą w czasie, to gwarantuję Ci, że biznes Ci się wysypie. Po prostu nie dasz rady tego ogarnąć. No chyba, że potrafisz rozciągnąć dobę. Ja nie umiem, ale sugeruję, żebyś jednak rozważył w przyszłości taką możliwość. Kolejna ważna rzecz to AdWordsy. Ludzie boją się AdWordsów, bo podobno AdWordsy są drogie. No tak, jak się nie umie, to są drogie. Jak się chce za szeroko, to też są drogie. Ale kiedy podejdziesz do tego w sposób taki chłodny, spokojny i zaczniesz reklamować się na kilka wybranych słów kluczowych, niekoniecznie tych najpopularniejszych, lepiej wybrać sobie jakieś słowa, które są mniej popularne, mają mniejszą ilość zapytań, ale są tańsze w kliknięciach, to zapłacisz tylko za kliknięcia. W każdej chwili będziesz mógł zatrzymać sobie tą reklamę. Gdy będziesz miał na przykład zbyt dużo pracy przy klientach, których pozyskasz, nie będziesz w stanie przyjąć kolejnych zleceń, to wtedy możesz sobie tą reklamę na chwilę zatrzymać. Kiedy będziesz widział, że ilość klientów, którą miałeś, no już większość obrobiłeś, tak? No trzeba, żeby kolejni w kalendarz się wpisywali, to sobie włącz tą reklamę jeszcze raz. A jednocześnie masz pełną kontrolę nad budżetem. Różnica między Facebookiem a AdWordsami jest taka, że na Facebooku musimy wykreować potrzebę. W przypadku AdWordsów ta potrzeba już jest, więc nie stać Cię na to, gwarantuję Ci, że nie stać Cię na to, żebyś nie reklamował się w AdWordsach, mimo że ktoś kiedyś Ci nagadał, że to jest drogie. Jeśli nie potrafisz sobie tego samodzielnie ogarnąć, przyjdź do nas, chętnie Ci pomożemy. Mam nadzieję, że Ci pomogłem, że w jakiś sposób Cię zainspirowałem do tego, żeby rozwijać tą swoją firmę. Podsumowując, po pierwsze, podpisuj się swoim imieniem i nazwiskiem. Kreuj swoją pozycję ekspercką. Po drugie, zadbaj o to, żebyś miał stronę internetową, niekoniecznie mega drogą, ale ładną, która będzie miała Twoje zdjęcia, która będzie miała atrakcyjne treści dla internautów. Zadbaj także o Facebooka, bo ludzie tam są. Tam możesz idealnie targetować swoją reklamę. I zadbaj o AdWords, ponieważ internauci tam już mają potrzebę. Oni wpisują słowo kluczowe, to już chcą coś kupić. Chcą rozwiązać swój problem. I kiedy wejdą na Twoją stronę, Ty masz ich tylko przekonać do tego, że z Tobą warto jest to zrobić. Powodzenia. Jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego fanpage'a, proszę, zrób to, dołącz do nas. Zaznacz sobie, aby otrzymywać powiadomienia od nas na swojej tablicy w pierwszej kolejności. Dzięki temu będziesz miał dostęp do większej ilości takich nagrań. Jeżeli masz ochotę obejrzeć jeszcze kilka materiałów wideo, wejdź sobie na naszą stronę internetową jendomarketing.pl. Odbierz 6 filmów dotyczących poszczególnych działań marketingowych, o których tam mówimy, tam są strony internetowe, tam są AdWordsy, tam jest pozycjonowanie, tam jest marketing, chyba remarketing, Facebook, wideo marketing, jeśli dobrze pamiętam. One już były nagrywane jakiś czas temu, ale mimo że były nagrywane jakiś czas temu, one w dalszym ciągu dają jakąś wartość, która z pewnością na początku rozwoju Twojego biznesu Ci pomoże. Dzięki serdecznie, dodaj komentarz, jeśli tylko masz taką możliwość, polajkuj tego posta, którego widzisz na Facebooku, jeśli oglądasz to wideo na naszym blogu, dołącz do naszej społeczności, dyskutuj razem z nami na tematy marketingowe. My chętnie będziemy się angażować, aby pomagać Ci rozwijać Twój biznes.